Teraz umilkła! Pewnie towarzyszy któremuś z boków tej wyspy! Kiedy siedziałem nad wodą, płakując śmierć mojego króla i ojca, skradała się cicho po grzbietach fal! Wygładzała jej i kołysała mój żal melodią słodką i cichą. Przyszedłem za nią aż tu! Lub raczej ona mnie wiodła. A teraz umilkła. Nie! Znowu ją słyszę! Ta piosenka wspomina mojego ojca! To nie jest nuta śmiertelnych, ani dźwięk, który zna ziemia stała! Teraz słyszę ją w górze! Nade mną! Podnieś, Mirando, cieniste kotary rzęs. Spójrz i powiedz, co widzisz. Piękny, daje słowo. Lecz to duch? Nie, Mirando, je i śpi. Ma pięć zmysłów, czuje, podobnie jak my. Młodzieniec ten jest rozbitkiem. Można by nawet rzec, że jest przystojny, gdyby nie ten smutek, Mirando. Rach drążący urodę, który ściąga mu twarz. Zgubił towarzyszy i szukaj, chodząc po wyspie. Mogłabym nazwać go Bogiem. Mieszkasz tu na tej wyspie i racz mną pokierować. Lecz przede wszystkim powiedz, nie chciałem cię pytać wpierw, czy jesteś dziewicą. Nieziemska cudowna zjawo. Zjawą nie jestem, to pewne. Za to dziewicą tak. Mój język rodzinny. Boże, gdybym był w moim kraju, byłbym pierwszym wśród tych, którzy się nie posługują. Pierwszy! A cóż by na to powiedział twój ojciec, król Neapolu? Ja w samotności mojej z niemałym duchem zdumieniem, jak mówisz o nim. Król Neapolu mnie słyszy! Ironię nad tym łzy. Jam jest król Neapolu! Na własne oczy widziałem, jak król, a mój ojciec utonął. I oczy moje już nigdy nie pozbędą się mgły. O, biedny! Tak, mój ojciec! Cała jego świta! Stryj! Książę Milano Antonio! Wszyscy! Wszyscy! Ja, książę Mediolanu i moja dzielniejsza córka, moglibyśmy go łatwo wyprowadzić z błędu, gdyby czas był sposobny. Kochają się, to jasne, od pierwszego wejrzenia. Fernando, to znaczy, czy jest szczera, trudno powiedzieć. Bo to jest trzeci mężczyzna, jakiego widziała w życiu, a pierwszy, za którym zwycha, jak mówi w tekście. Więc trudno powiedzieć. Tak naprawdę mężczyzn oprócz Ferdynanda widziała jeszcze ojca i Kalibana, który jest przerażający. W związku z tym...
W związku z tym, no, trudno by było powiedzieć, co by było, gdybyśmy byli w normalnych warunkach, tak? Ale to jest dziewczyna, która już 12 lat siedzi na wyspie. Jest skrzywdzona w pewien sposób przez to. No i nagle pojawia się w jej życiu nie tyle Ferdynand, ile po prostu człowiek. I to jest dla niej zaskakujące. Tyle.